wracamy na szlak Orlich Gniazd. No, tak naprawdę to my przecież nigdy tego szlaku Orlich Gniazd nie opuściliśmy, a mam nadzieję, że i w następnych odcinkach pozostaniemy tutaj. Zaczynamy spod Królewskich Bobolic. No i jedziemy do Królewskiego Zamku w Będzinie, aby później może pojechać do Rycerskiego Zamku w Rapsztynie i na koniec odwiedzimy prawdziwe księstwo. Księstwo Siewierskie. Zamek biskupów krakowskich w Siewierzu. Pełen legend. Zobaczymy, co z tych legend pozostało. Jedźmy zobaczyć. Z Bobolic przyjeżdżamy do zamku, który na szczęście udało się też uratować. Mamy zamek w całej bryle, taki jak był przed wiekami. No właśnie, czy to był zamek królewski? Królewski, zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, aczkolwiek w tym miejscu już w 1241 roku była drewniana warownia, którą zniszczyli Tatarzy. I to właśnie Kazimierz Wielki w XIV wieku zbudował piękny, kamienny zamek, który do dzisiaj swym kształtem przypomina być może ten, który stał za czasów Kazimierza Wielkiego. Czy Kazimierz Wielki tutaj bywał? No, czy mieszkał, to nie wiadomo. Co prawda zamek jest wspominany przez Janka z Czarnkowa, Jana Długosza, ale czy Kazimierz Wielki na nim mieszkał, trudno powiedzieć. Natomiast wiadomo na pewno, że był tutaj i Karol IV, cesarz niemiecki i król czeski w 1364 roku i Henryk Walezy, który nocował na zamku, jadąc na koronację do Krakowa, ale był również Jan III Sobieski, który ciągnąc pod Wiedeń w 1683 roku również nocował na zamku. I był jeszcze jeden władca, specjalnie nie mówię król, który był nie tylko no, on chciał być gościem. Królem. On chciał być bardzo królem. Oczywiście Maksymilian II Habsburg, który bardzo chciał zostać królem polskim, ale niestety w 1588 roku został uwięziony na zamku w Będzinie i to na mocy porozumień bytomsko-będzińskich musiał zrzec się pretendencji do tronu polskiego. Zobaczymy, co ciekawego pozostało po tych czasach. Chodźmy do muzeum. Tu będziem odpoczywali. Miał powiedzieć król Kazimierz Wielki, stąd wedle tradycji nazwa Będzina. Ale to tylko legenda. Ten leżący najbliżej dawnej granicy królestwa, bo pomiędzy koroną polską a czeską zamek, miał za zadanie bronić granicy od napadów. Był miejscem wielu historycznych wydarzeń i miał szczęście, bo choć niszczono go kilkakrotnie, to zawsze odbudowywano. W roku 1834 staraniem hrabiego Raczyńskiego pracę przeprowadzono na romantyczną modłę według projektu włoskiego architekta i budowniczego Franciszka Marii Lanciego. Wiele z tych architektonicznych projektów można dziś tu podziwiać. Podobnie jak ciekawe ekspozycje pełne pamiątek po mieszkańcach i obrońcach zamków szlaku Orlich Gniazd. Obiecywał Pan nam, że zobaczymy dzisiaj zamki, które nie są ani rycerskimi, ani królewskimi, ani nawet zamkami rabusiów. No i jesteśmy w centrum księstwa siewierskiego. Na zamku Siewierz to zamek, który należał do biskupów krakowskich i tak naprawdę księstwo siewierskie od 1444 roku to możemy zawdzięczać Zbigniewowi Oleśnickiemu, biskupowi krakowskiemu, który kupił ten zamek od księcia czeskiego Wacława i stąd mamy księstwo siewierskie. Było dość samodzielne. No tak. I przede wszystkim omijano z daleka również Siewierz, ale nie dlatego, że było tutaj źle. Było tylko źle dla zbójców, dla rozbójników. Stąd też takie powiedzenie: bij, kradnij, zabijaj, ale Siewierz omijaj, bo kat ścinał głowy jak przystało. Pozostało po nim niewiele. Ruina. Z
Zamek w Siewierzu nie zawsze był przypisywany do szlaku Orli Gniazd. Położony jest bowiem trochę obok głównej linii zamków na Jurze. Jego historia zaczęła się od słynnego biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Ten doradca króla Jagieły nabył część ziem śląskich i z nich utworzył własne księstwo biskupie sprzymierzone z Rzeczpospolitą. I tak księstwo siewierskie zaistniało jako odrębne państwo z własnym wojskiem, sejmem, gospodarką, surowym sądem i szlachtą. Dziś z jego świetności pozostało niewiele, choć wciąż można podziwiać unikatowy drewniany most zwodzony, rozpięty niegdyś nad znajdującymi się tu mokradłami Czarnej Przemszy. I jak widać, prace rekonstrukcyjne trwają, a dzięki interesującym wykopaliskom archeologicznym badacze przygotowują otworzenie lapidarium, w którym eksponowane będą fragmenty gzymsów, portali okiennych czy odsłanianych tu ozdobnych dach. Znów jesteśmy na zamku szlaku Orli Gniazd. Co to za zamek? Zamek Rabsztyn, a inaczej nazywany Rabenstein, czyli zamek na krótszej skalę. Zamek Rabsztyn tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest zamek rycerski, czy zamek królewski, ale już pierwsze wzmianki były w XIII wieku. Była to warownia drewniana, a za czasów Kazimierza Wielkiego stała się warownią kamienną. To wtedy na tej właśnie skale, być może nazywanej skałą kruczą, powstał wielki stołb i budynek mieszkalny, który tworzył wtedy tą warownię w czasach średniowiecza. Z zamkiem podobno związane są też znane polskie nazwiska. Jan Hetman Zamojski żenił się z Gryzeldą, bratanicą króla Stefana Batorego i wtedy podobno goście weselni mieli mieszkać na zamku Rabsztyn. Ale nie tylko ta legenda związana jest z zamkiem Rabsztyn, bo podobno też król Stefan Batory miał trzymać na zamku Rabsztyn lwy. Ale tak to w legendzie bywa. To nie ten Rabsztyn, tylko ten krakowski i nie lwy, ale niedźwiedzie. Z zamkiem Rabsztyn koło Olkusza jest pewien problem. Ani Jan Długosz, ani Jan z Czarnkowa nie wymieniają go wśród budowli wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego. Trudno mówić o początkach zamku, ale możliwe jest, że powstał on wcześniej, a za czasów króla został tylko rozbudowany. Jego największej przebudowy dokonał pod koniec XVI wieku marszałek wielki koronny Zygmunt Myszkowski. To właśnie on zamienił gotycką warownię w renesansową rezydencję, a do dziś istniejących zabudowań na skalę dołączył dwukondygnacyjny pałac, którego pozostałości można podziwiać do dziś. Od roku 2000 działa na tym terenie Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn, któremu wraz z gminą Olkusz udało się rozpocząć prace remontowe na zamku. Wybudowano dwa mosty, wymurowano uszkodzone narożniki i ubytki w murach, a także oddano wykończoną wieżę bramną. Trwają też prace archeologiczne, które zaczynają ujawniać owianą legendą przeszłość zamku. Piękna renesansowa budowla, ale niewiele po niej pozostało. No, Szwedzi, potop szwedzki i zniszczenia w 1655 roku. Szwedzi dość mocno zniszczyli zamek Rabsztyn, częściowo zburzyli, częściowo spalili i od tego czasu zamek popadał w ruinę. Ale wreszcie coś się dobrego wydarzyło. Ja myślę, że chyba najlepsi fachowcy w Polsce, świetny kastelolog, pan doktor Waldemar Niewalda, fenomenalny archeolog dr Sławomir Dryja, no i chyba najlepszy konstruktor polski związany z ochroną zabytków profesor dr Stanisław Kaczmarczyk są autorami projektu częściowej rekonstrukcji zamku Rabsztyn. Jak widać, roboty trwają. Jest taki malutki zwiastun i promyk nadziei, że być może kiedyś zamek Rabsztyn znów będzie lśnił swoją świetnością. Na szczęście zamek Bobolice uniknął złego losu. Tu nikt dziś nie musi się domyślać, jak on kiedyś wyglądał. No ale ja mam nadzieję, że i zamek Rabsztyn doczeka się kiedyś swojej rekonstrukcji. Natomiast dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda średniowieczny zamek, mamy atrakcję w Bobolicach. Zapraszamy wszystkich do Bobolicy.